One, two, three. Sportowa energia. Dzisiaj mówić będzie dla Was Michał Kękusz, a moim gościem będzie... Wiktoria Antoniewicz, dzień dobry. Ile lat już ćwiczysz taniec? Taniec ćwiczę ponad 10 lat, bo najpierw zaczęłam od rock'n'rolla akrobatycznego, od podstawówki. Zostałam zapisana do klasy sportowej i tańczyłam przez całą podstawówkę, później przez całe gimnazjum, a później się przerzuciłam do Egrola Dance Studio na taniec commercial, luźny taniec do muzyki popularnej, radiowej. A fakt tej właśnie wyboru klasy sportowej to dlatego, że już jako dziecko rozrywało cię w kierunku aktywności fizycznej, czy może z innego jakiegoś powodu? Jako dziecko chyba zanim zaczęłam chodzić, zaczęłam tańczyć, a że rodzice też dużo tańczyli, nie tak zawodowo, no to tak w sumie tak naturalnie poszło, tak odwzorowałam się na nich. Czy naprawdę jest tak, że każdy może nauczyć się tańca, czy jednak trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje? Tańczyć moim zdaniem każdy może, chyba że ktoś chce się nauczyć jakiegoś konkretnego tańca, to wiadomo, że trzeba poświęcić trochę czasu, dużo czasu, dużo cierpliwości. Tak dla siebie to nie ma problemu. Taniec to jest jednocześnie sport i sztuka. W jakiej kategorii ty rozpatrujesz ten taniec bardziej? Rock'n'roll akrobatyczny to jest jako sport. Jest to tak energiczny taniec, że kondycję ma się niesamowitą. Można po prostu po takim tańcu, po takich układach, jakie się robi na treningach, przebiec maraton. Przynajmniej ja tak czuję. Więc myślę, że bardziej sport. I fajnie by było, gdyby to było na olimpiadzie, ale czy kiedyś się tego doczekamy, to nie wiem. Treningi u nas wyglądały tak, że wiadomo, rozgrzewka była. Na rozgrzewce się biegało, później się ćwiczyło układ. Najpierw w marszu, żeby przerobić tą świadomość ciała, tak powoli w wolnym tempie, później w tempie każdy fragment do muzyki, a na końcu robiło się całe układy, zazwyczaj parę układów na treningu, żeby wzmocnić tą wydolność, bo no, nie będę ukrywać, że był to ogromny wysiłek, podczas półtora minuty lub w formacjach przez 3 minuty, to ciągłego skakania, natomiast na końcu treningu, po takich układach, po takiej zadyszce, jeszcze dodatkowo się robi ćwiczenia wzmacniające, ewentualnie dodatkowa kondycja, czyli jeszcze więcej wysiłku do tego. Tak generalnie z tym wysiłkiem to było przed samymi zawodami, żeby po prostu lepsza była wydolność, no i później rozciąganie. Więc. I wiadomo, że w trakcie wysiłku fizycznego te 3 minuty trwają jakby 10, bo to jest większa intensywność, a w takim razie, bo te 3 minuty to nie jest zbyt dużo, biorąc pod uwagę pewnie zakres, jak długo trzeba ćwiczyć dane partie tańca czy też układu i ile trwało w pełni wypracowanie jednego układu, ile jakichś sesji treningowych, czy też nawet ile tygodni? Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo jeżeli ja tańcząc od pierwszej klasy podstawówki już miałam jednego partnera, to tak naprawdę zajęcia mieliśmy od poniedziałku do piątku, bo klasa sportowa to była. Więc codziennie przez 5 dni w tygodniu ćwiczyliśmy razem z klasą. Natomiast kiedy skończyła się klasa sportowa, ja zmieniłam partnera. Dzięki temu, że się dograliśmy, szybko się nauczyliśmy jednego układu, czyli tego mojego starego, na przykład z tego z moim byłym partnerem, więc użyliśmy po prostu znajomych dla mnie elementów. Dla mojego nowego partnera to były nowe elementy, więc wiadomo, że on potrzebował czasu, to jest chyba to była kwestia może tygodnia lub dwóch, albo mniej. No i później kwestia tego, żeby po prostu wyćwiczyć elementy, żeby mieć tą świadomość ruchu, żeby doszlifować ten nieoszlifowany diament już jako para. Więc to kwestia, nie wiem, jeżeli komuś zależy, to może ćwiczyć i się nie pokazywać na zawodach przez cały rok. Jeżeli komuś nie zależy jakoś bardzo na szlifowaniu się i nie pokazywaniu, to będzie ćwiczył od zawodów do zawodów. Natomiast jeśli chodzi o dziewczyny, te formacje, czyli te 3-minutowe układy, no to tu się robi więcej, tu jest więcej roboty, ponieważ no, trzeba dograć każdą dziewczynę. Jeżeli formacje są 12-osobowe, no to każda dziewczyna musi być synchroniczna, tak? No to linię ustawić, ręce w tym samym momencie ułożyć, choreografię ułożyć i jeszcze dodatkowo stroje uszyć do tego, więc to jest
bardzo dużo roboty. To nie da się nawet tego obliczyć w dni, bo to dużo tego jest. Trzeba buty, treningi, muzykę jeszcze, tak? Bo jeżeli się ktoś dostaje do finałów, to jeszcze ma dodatkowo swoją muzykę i prezentuje układ do swojej muzyki, gdzie to fajnie współgra z układem, więc jest dużo, dużo roboty i dużo czasu trzeba poświęcić. Czy są jeszcze jakieś inne sposoby, oprócz cały czas napinania mięśni, odpowiedniego ich przygotowania, żeby tych kontuzji uniknąć w tańcu rock and roll, który jest akrobatyczny, więc z definicji niesie ze sobą spore ryzyko odniesienia tej kontuzji? Wydaje mi się, że chyba się nie da uniknąć kontuzji w tym sporcie i trzeba się liczyć, że na pewno coś będzie, ale zawsze rozgrzewka i rozciąganie To podstawa, dokładnie. Co jest najprzyjemniejszego w tańcu? Jeśli chodzi o rock and roll, najprzyjemniejsze, i do dzisiaj mam gęsią skórkę na myśl o emocjach na zawodach. To, jak ekipy z całego świata się zjeżdżały, wspierały zawodników aktualnie tańczących na parkiecie, to było coś niesamowitego. No nawet jak teraz mówię, to mam po prostu tą gęsią skórkę i cały czas po prostu czuję te emocje. To są chyba takie najmilsze wspomnienia, jakie mam, do których bym wróciła z przyjemnością. I tak, jak tylko by była okazja, to bym wróciła. W jakich zawodach brałaś udział? Było bardzo dużo mistrzostw Polski, mistrzostw Krakowa i między innymi właśnie jestem wielokrotną mistrzynią Polski, Krakowa. Były mistrzostwa świata i jednym z większych osiągnięć takim na arenie międzynarodowej to było 6. miejsce w Niemczech, też na World Cupie, na Pucharze Świata. Któregoś dnia zobaczyliśmy na listę jakby top 10 zawodników i trafiliśmy tam właśnie z partnerem do pierwszej dziesiątki, bodajże na 7. miejscu, także też to były takie jedne z większych osiągnięć na arenie międzynarodowej. Taniec był też dla ciebie możliwością zwiedzenia świata. Tak, tak. Zdarzało się, że chodziliśmy jeszcze zwiedzać. Jak były tylko okazje, to jak najbardziej. Albo też zawody do Chorwacji. To jeździliśmy kilka dni wcześniej, żeby posiedzieć tam chwilę. Ale nie na plaży, tylko żeby po prostu posiedzieć. Rock'n'roll jest bardzo akrobatyczny, tam wymaga wielkiej intensywności. A jak było już konkretnie przy tym innym rodzaju tańca? Ten taniec, który ja tańczyłam, ja tak naprawdę miałam zmieszane wszystko. I to nie było na tyle akrobatyczne, żeby się narażać zdrowotnie. To było po prostu pójściem za flow muzyki. Kwestia dobrego rozciągnięcia i przed treningiem i po. I jeżeli nie masz jakichś bardzo intensywnych figur w układzie, to nie ma problemu. Dla osoby już mocno zaprawionej w boju przy tańcu mocno akrobatycznym, takie mniej intensywne tańce to taki już forma rozluźnienia wręcz? Tak, 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 tak. Chociaż to nie było rozluźnienie. Przyznam, że to było jeszcze więcej pracy, ponieważ jak rock and roll musiałam być wyprostowana, tak w komercjalu po prostu kazali mi się rozluźnić, a ja przez 10 lat będąc wyprostowana, głowa do góry, ręce do boku, łopatki spięte, teraz miałam być zgarbiona, bo próbowaliśmy wszystkiego. Był ogrom pracy i w wolnych momentach po prostu siedziałam przy biurku i robiłam coś ręką. Dopóki nie... Wiedziałam, że to się opłaciło, dopóki trenerka w tym Ego Golden Studio nie pochwaliła mnie publicznie, tak w grupie. I to stwierdziłam wtedy, że okej, dałam z siebie dużo, mogę jeszcze więcej, bo wiem, że jeszcze mi brakuje, jestem świadoma tego, więc idę dalej. Jakie są twoje plany na przyszłość z tańcem? Może bym założyła swój klub rock'n'rolla. Kto wie? Jeszcze chyba nie mam planów. Jeśli chodzi o taniec, dalej bym go chciała kontynuować. W jakiejkolwiek by on nie był formie, może na Broadwayu w przyszłości. Mogłabym małe dzieci nauczyć tańczyć rock'n'rolla i powiedzieć: idźcie w świat i uczcie innych rock'n'rolla, bo to jest tak super charyzmatyczny sport.
połączony z tańcem, że no, no nie da się tego nie lubić. Po prostu to jest sport i taniec. No kto lubi sport, no to idzie z tym. Jeżeli ktoś lubi taniec, no to idzie z tym. Jeżeli ktoś lubi sport i taniec, no to jeszcze bardziej. No, idealnie. Żeby stawać się lepszym tancerzem, to na pewno trzeba dużo trenować, na wiele aspektów zwracać uwagę. Tak. Ale też chyba bardzo czymś przydatnym jest to, że z różnych gatunków można do swojego własnego warsztatu wynieść wiele i co się przekłada na inne różne style. Tak, jakbym miała możliwość, tak jak mówiłam, to z chęcią bym skontynuowała taniec w Egurolden Studio jeszcze jeden rok, żeby się rozwinąć jeszcze bardziej, żeby poznać nowe figury, żeby poznać nową choreografię i później stworzyła swój klub rock'n'rolla i tam bym pewnie dała do układów choreograficznych dla małych dzieci takie elementy tańca nowoczesnego, żeby to nie było takie nudne, ale też bym nie chciała zmieniać całkowicie tego rock'n'rolla, żeby po prostu nie zrobić nie rock'n'rolla, tak?